Witam w kolejnym filmie. Jeżeli obraz ucięty, przypominam opcja pełny ekran. Jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, chciałabym powiedzieć, czy według mnie perfumy sobie dają radę z komarami. Więc moje wnioski są takie dosyć zmienne, że tak powiem. Mianowicie, generalnie faktycznie jest plaga komarów. Gdziekolwiek nie jesteśmy, jakieś parki, nie parki, gdzieś nad wodą, faktycznie nawet w dzień te komary są bardzo dokuczliwe. Muszę powiedzieć, że są bardziej dokuczliwe dla Darka. Dla mnie w taki dosyć umiarkowany sposób, czasami w ogóle, i generalnie wydaje mi się, że to może mieć związek z perfumami. W sensie, że jestem wiecznie poperfumowana, ciągle coś testuję i co jestem w tych perfumach. I to może być powodem. Zwłaszcza, że kiedyś, jak byliśmy, szliśmy na wydmy w Łebie i pamiętam wtedy wieczorem, to był po prostu koszmar, to była taka ogromna chmara komarów. Ja pamiętam wszystkim, co miałam przy sobie w torebce, wszelkimi samplerkami, psikaliśmy i to faktycznie jako tako dawało w danym momencie radę. I to było zauważalne, w sensie ta chmara atakowała tak po prostu straszliwie i w momencie, kiedy było to obciekanie, to było na przykład na 50 minut spokoju. Także generalnie jakoś tak odstraszało, odstręczało, ale bym powiedziała, że bardziej pod takim kątem może, że to jakaś jest, że coś było na skórze, że chodzi o te głównie takie porządkowe, mocne uderzenie zapachu. Natomiast ostatnio, jak gdzieś jesteśmy na spacerze, w parku, nie parku i tak dalej, próbujemy faktycznie różne zapachy. I jest zauważalne, że nie do końca chyba lubię takie motywy świeże, jakieś cytrusowe, ziołowe i tak dalej. To jest zauważalne. Natomiast moja babcia mi opowiadała, że pamięta tak jeszcze z dawnych, dawnych lat, właśnie, że nacieranie na przykład listkami melisy, tym olejkiem z melisy pomagało. Że te komary po prostu leciały i wręcz zawracały. Ale ja powiem tak, wydaje mi się, że te komary w tym roku są inne i one kompletnie inaczej reagują niż reagowały wcześniej i one są jakieś dziwne, po prostu oszalałe i zachowują się tak po prostu jakby po prostu takie wampiry, które chciały po prostu z nas wszystko wyssać. I powiem szczerze, to nic nie da, że ja popsikam ręce, nie wiem, różne miejsca i tak dalej, bo one po prostu, nie tyle, że one nie przylecą w naszą stronę, tylko może nie nytką się tych miejsc, ale na przykład wczoraj jakbyś miała owce, to mnie po prostu ugryzł przez koszulkę, tak w plecy, że miałam wrażenie, jakby po prostu, nie wiadomo jak mógł się głęboko wbić, po prostu dramat, tak mnie aż zakuło. Jeżeli w ogóle się skoncentrujemy, co faktycznie mogło pomagać, szkodzić, więc są różne teorie, są właśnie teorie tych właśnie różnych ziołów, moja babcia wspomniała o tej melisie, więc są różne, natomiast generalnie zauważam, że jakieś takich cytrusowości, jakieś takich właśnie świeżych cytrusów, cytryny, tego typu, chyba nie do końca je lubią. Są różne teorie, które mówią też, że nie lubią wanilii, ale wanilia będzie według mnie jakieś inne rzeczy przyciągać, w ogóle na przykład jakieś takie słodkawe klimaty, się zawsze obawiam latem też jakieś wielokwiatowe, na przykład ostatnio zostałam zaatakowana oczywiście przez jakieś różne inne kwiatolubne owady, zostałam zaatakowana jak miałam Lachesso Papillon L'Artison, także taki wielokwiatowy, gdzie mamy właśnie i tuberozę, i jaśmin, kwiat lipy, i kwiat pomarańczy, także niestety po prostu te owady pomyliły mnie znowu z kwiatkiem, zresztą to już nie pierwszy raz. Także ja zawsze się obawiam, jak używam tych różnych takich letnio-kwiatowych, bo faktycznie jest problem. I tak widziałam materiał innej osoby, że właśnie tam było wspomniane eukaliptus, mięta, bazylię, takie ziołowe klimaty. Tylko że było wspominane zapachy i ogromna ilość tych zapachów, tylko że ja wychodzę z założenia, że znowu przypominam, ja bym się nie koncentrowała na tym, że w danym zapachu dany motyw jest, tylko czy faktycznie on jest wyczuwalny, czy on faktycznie gra porządne skrzypce. I tak, jeżeli weźmiemy bazylię czy eukaliptusa, to tak naprawdę zapachów, gdzie realnie czuć ten motyw, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo mało. Ja może nagram osobny film, gdzie pokażę świetne ujęcie bazylii w marce niszowej Oda Italii, świetne ujęcie eukaliptusa w kompletnie nieznanym zapachu Bedel, to jest eukaliptus z solą morską. Jeżeli chodzi o miętę, jest troszeczkę łatwiej, ona jest jednak bardziej dostępna. A może coś pokażę i w tym filmiku. Jednak tych, co najbardziej chciałam namierzyć, czyli ten cudowny eukaliptus oraz właśnie ten cudowny bazylii, nie mogę coś namierzyć po moich porządkach, ale jest ten zapach i to jest Aqua Colonia, jest to krop pomarańcza z bazylią, klimat mandarynki z bazylią Aqua Allegoria Guerlain.
I tu jest taki motyw zielonkawy, natomiast jednak te pomarańczowości, znowu tutaj obalę, jednak zdominowują, więc ja bym bardziej skłaniała, żeby wydobyć ten zielony motyw. I ten zielony motyw wyodrębniony to jest właśnie Oda Italii, Jardin de Poète, ogród poety. I tam jest niesamowicie aromatycznie zielono, jest taka właśnie ziołowość bazyliowa. Jestem zdolna, namierzyłam, to jest ten zapach cudowny, Jardin de Poète. Od Italii. Przepiękny, aromatyczny, zielony. Cudowny zapach. I generalnie, jeżeli chodzi o eukaliptus, jak mówiłam, to jest ten bedel. Ja go pokazywałam w jakimś innym filmiku. Jeżeli zaraz go nie namierzę, żeby go pokazać teraz, to ja go po prostu podlinkuję owy filmik. Bo tam faktycznie jest realny eukaliptus. Tak jak wyczuwalny jest eukaliptus w tym pewnym takim zapachu do Calvina Kleina. Za marką nie szczególnie przepadam, natomiast jest pewien zapach, który faktycznie ma wyczuwalny motyw eukaliptusa, warto sprawdzić. Ten chyba pierwszy, który wyszedł, ten Woman. Nie wiem, generalnie warto sprawdzić, natomiast ogrom zapachu jest podana mięta, bazylia i eukaliptus, zwłaszcza te ostatnie, eukaliptus i bazylia, niestety nie są takie i według mnie nie ma co podawać, na zasadzie albo jest, albo wskazują, albo, bo może być jakimś tam dobrym rozwiązaniem, no nie będzie dobrym, jeżeli faktycznie jest wyczuwalny, pomijając to, czy faktycznie te nuty będą działać oczywiście. Bedel nie namierzyłam w tym momencie, a muszę lecieć, także po prostu jako miniaturkę dam te zapachy, które szczególnie wspominałam, czyli będzie bedel jako świetne ujęcie prawdziwego eukaliptusa oraz Jardin de Poète jako piękna bazylia, a jeżeli chodzi o świetną miętę, to oczywiście Salmon Lake polecam z taką bardziej wytrawną, bez sudy czy miętą, bo znowu te mięty słodkawe, czyli Acqua di Gioia, nie wiem, słodsza jest też mięta, w zasadzie herba freska, tak, oczywiście znowu źle. Herba freska, to jest też taka słodka mięta, bardziej bym może się skłaniała ku tej rzeźkiej, wytrawnej, czyli Étalie d'Orange Salmon Lake. Jak zaraz nie namierzę, to znowu będzie w miniaturce. Generalnie szkoda, że nie mogę tego namierzyć, bo teraz bym sobie użyła. Popadało, teraz jest, znowu mam wrażenie, tak dosyć... upalnie się zrobiło ponownie, także byłoby fajną propozycją, ale coś innego użyję, pewnie użyję właśnie nowego, cudownego, zielonego, aromatycznego Oda Italii Jardin de Poète. Także to tyle. Dajcie znać, czy u Was coś się faktycznie realnie sprawdza. Tak jak mówię, u mnie według mnie się sprawdza po prostu ogólnie ta perfumeryjność. A z tym konkretnie motyw, to pewne nie lubią, ale wydaje mi się, że mogą się oswajać i sobie wybrać wtedy inne miejsce na naszej skórze, przecież nie powsiekamy się od stóp do głów, łącznie z ubraniem, z wszystkim, więc... Więc tak, ja powiem tak, według mnie nie gryzą mnie i faktycznie to zauważam, że mnie mało gryzą w porównaniu na przykład z Darkiem, bo według mnie duże znaczenie ma dieta i ponoć osoby, które jedzą dużo rzeczy z tiaminą, to faktycznie nie są lubione przez komary i to by się pewnie zgadzało, bo generalnie dbam o duże ilości witaminy B w diecie, także podejrzewam, że to może mieć większy udział, chociaż perfumeryjność może też.